Witam wszystkich zadymiarzy! Dzisiaj przedpremierowo przetestujemy sobie wszystkie skiny piratów, bogów oraz stworzone przez fanów gry Brawl Stars, które pojawią się na przestrzeni miesiąca, dwóch miesięcy, więc zapnijcie pasy, bo skinów jest naprawdę sporo i są przekozackie. Na samym początku, moi drodzy, standardowo zacznijmy od skina, którego możecie wygrać w dzisiejszym odcinku. Tak wygląda Minotaur Bull i jest przekozacki. Mam dla was do rozdania jeszcze 5 kodów, więc 5 z was zgarnie tego skina. Zupełnie za darmo. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy, że w tym momencie zapauzujesz film i napiszesz w komentarzu hashtag Minotaur Bull Giveaway i w sklepie z przedmiotami wpiszesz kod Farel. Jeżeli już to zrobiłeś, no to strzel łapkę w górę potwierdzająco i zaczynamy. Sprawdźmy, jak on strzela. Boom! Wow! Strzela jakimiś złotymi kulami, tak bym to nazwał. Dajmy teraz sobie ulti i uwaga, let's go! Zmienia się w byka, ale trzat! Zarąbisty skin. Do tego jeszcze hypercharge. A, podczas hypercharge'a strzela ze standardowych kul, ale lipa. Ale i tak uważam, że to jest najlepszy skin do bulla, 10 na 10. Nowego skina też dostanie RT, Poseidon RT, zobaczcie jaki kozak, RT z meduzą na głowie. Przetestujmy go. Zobaczmy, jak on strzela. Wow, strzela harpunem, ale trzat! Dobra, to teraz ewolucja. Okej, zostawiamy naszą bazę, głowa się uwolniła i atakujemy. Boom! Tworzymy wir, z którego wypadają jeszcze ryby. Coś pięknego. 11 na 10. Angelo też dostał skina, zobaczcie. Że tak powiem, nabzdringolony Angelo. Do usług. Ledwo co lata na tych skrzydełkach. On się chyba opił soku z gumi jagód, nie? Z winogrona, z tego co widzę. I tak, on ma na oku winogrona. Ja myślałem, że on ma limo nabite, bo się wywrócił na tej fazie. Przetestujmy go. Ciekawa fabuła postaci, generalnie. Czym strzelamy? Strzałą! Okej, a jak naładujemy na maksa? Leci złota strzała, a tak leci zielono-niebieska, kozacko. Ulti! Boom! O, zobaczcie! Nektar widzowie się wylewa! Nektar się wylewa! Coś pięknego! Dobra! Śmieszny skinek, na pewno najlepszy do Angelo, ale i tak mu daje, tak myślę, z 8 na 10. Ems została zmieniona w meduzę i ma 3 warianty kolorystyczne. Meduza Ems, tak wygląda, z fioletowymi włosami. Zarąbiście, ja generalnie lubię postać meduzy z mitologii, jeżeli o to chodzi. Okej, tutaj mamy jeszcze... Aha, że ona zagląda sobie normalnie w lusterko i się nie zamienia w kamień? Ciekawe. I mamy tutaj jeszcze niebieski wariant. Okej, szczerze? Chyba czerwona najlepsza. Szkoda, że nie ma z zielonymi włosami. Ej, właśnie. Dlaczego nie ma zielonych węży? I ten skin, moi drodzy, uwaga, uwaga, będzie dostępny w karnecie bojowym, więc każdy z was musi kupić karnet bojowy w tym sezonie, bo jest przekozacki skinek. Wow, zobaczcie, ona strzela chmurą, która zmienia się w kamienie i zamienia osoby w kamień. Teraz dajemy ulti, uwaga, boom. Wow! Ale bajer! Czy wy widzieliście? Pojawił się wąż z jej włosów i zatrzymuje postacie. Co się dzieje? Dobra, karnet do kupienia koniecznie. A przy okazji, ja też dla was zrobię w nowym sezonie konkurs na karnecik, więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Skin 12 na 10, jestem w szoku. Harfy Melody, jaka piękna. O kurczę, czy wy to widzicie? Z takimi fajnymi wróbelkami. Mocna postać. No to strzelajmy. Strzela tymi gołąbkami. Patrzcie, one padają, jak nie dolatują do celu. Czy odbijają się od celu? Nie, jak trafią w cel, to się nie odbijają. A jak nie trafią w cel, padają. Jakby się zderzyły ze ścianą. Uwaga, teraz ulti. Dostajemy skrzydeł, jak ultujemy. Nie no, coś pięknego. 10 na 10. Mój ulubiony skin. Muszę koniecznie go mieć w szafce. Piperka też dostała setnego skina. Uwaga, Athena Piper. Wow, 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 wow. Ona też tak zrobi w lobby? Poczekajcie, pierwszą obejrzyjmy, jaki ma pióropusz piękny. Ja, dziękuję. Klikamy lobby. I zobaczcie, normalnie ona tak kręci się w lobby. Jestem w szoku. Myślałem, że super cel już mnie nie zaskoczy. Strzelmy sobie na początku do przodu. Bum! Jak nie trafimy w cel, nasza broń się wbije w ziemię. Jak trafimy w cel, okej, znika. Ult! Let's go! Rozrzuciła dynię? Czemu dynię? Halo, czemu dynię? Nie kumam. Jeszcze raz. No dobra, ulti, jestem zawiedziony, ale w lobby ona wygląda przepięknie. 10 na 10, nie więcej. No to przechodzimy do kolejnych skinów. Meduza Sandy, tak będzie wyglądał skinek. I ten skin będzie dostępny w karnecie bojowym w sierpniu, moi drodzy państwo. Oczywiście też ma warianty kolorystyczne. Ten jest lepszy oczywiście, już widać, z zielonym. I jeszcze jest taki różowawy. Weźmy tego zielonego i przetestujmy. Jellyfish Sandy, strzela falami. Okej, już mi się podoba, dajemy teraz ulti.
Meduzy się pojawiają, ale kozacko, dobra. Tutaj też siada mocna dyszka. Więc już wiecie, że w karnecie bojowym na dwa najbliższe miesiące będą same sztosy, koty, kabanosy. Już się nie mogę doczekać aktualizacji. Mątwa Jackie nadciąga. Jeju, co tu się dzieje, jaka cieszynka. Wow. Mątwa, co to jest mątwa? Ale dziwna, dziwna jest ta Jackie, przetestujmy ją. No to sprawdźmy, jak atakuje. Okej, strzela jakimś potworem, który wychodzi z ziemi. Teraz ulti. Let's go. Tworzy Krakena. Jak przyspieszymy, no to to wszystko normalnie wygląda. Skinek? 8 na 10. Nie więcej. Jak to joystick mówi, stary gościu z wąsem. Moi drodzy państwo, też melduje się. Miotacz Muszli Gale. Nie wiem, co mam powiedzieć o tym skinie. Dziwny. No i przetestujmy. Strzał. Co? Tylko kulkami strzela? O to ulti. Ult! Nie wiem, czy on strzelił. Jeszcze raz. Nie mam pojęcia, za szybko to leci. Ale jak rozwalamy boty, to też nie ma nowej animacji. 6 na 10? Nie więcej. Seledynowy kiełek! Nie wytrzymam, widzowie! Co to jest za piękność? Kiełek ośmiornica pomalowana farbką. Wow! Kiełek, proszę, ty mnie chociaż zaskocz. Uratuj tą kolekcję skinów. Okej, strzelamy mątwą chyba. I rozwala się na jakąś truciznę z bąbelkami. Okej, i strzelamy teraz mątwą i pojawiła się rafa koralowa. Piękny wlobby! Z tej strony też śliczny, ale nie zasługuje na 10 na 10. Max 9 na 10. Nie, 8 na 10 jednak. Zmieniam zdanie. Przetestujmy sobie teraz oldschoolowe skiny. Gwiazda Shelly. O, wygląda fajnie. Nowocześnie. No to strzelamy. Boom. Okej, strzelamy gwiazdkami. Fajnie to wygląda. Fajny shotgun. I teraz leci ulti. Boom. Ło, nie było dźwięku ulti? Czekajcie. Jeszcze raz ulti. Nie ma dźwięku ulti. Oj. To może zmylić wielu graczy podczas gry. Zbugowany skinek. Mamy to, widzowie. Oceniam go 6 na 10. Kolejny skin do Shelly. Szeryfka Shelly. Tak ona wygląda. Fajnie wygląda. Mi się podoba. Klasycznie totalnie. Zobaczmy, jak strzela. Podstawowym śrutem najgorzej. Ult. Okej. Też podstawowy. No ale kapelusz ma fajny. Zobaczcie, z góry ona wygląda kozacko. I nawet bym ją wyżej ocenił od poprzedniego skina do Shelly. 7 na 10. Zastępca Brock dołącza również do kolekcji OG. Sprawdzamy. No wygląda mega klasycznie. Mega. I strzela klasyczną rakietką i ulti pewnie też jest klasyczne. Oczywiście, że tak, ale jego rakietnica ma logo starego Brawl Stars. Nie, gwiazdka jest chyba na rakietnicy. Ale i tak mi się podoba. 7 na 10. Czas na Riko i przetestować tego kozackiego monarsze błyskotka Riko. Zarąbisty. Czy wy to widzicie, jak on wygląda? Wow. No tu przegieli. Ten jest słabszy zdecydowanie, nie? Rubinowy. Tak się zmienia jeszcze podczas hyperdoładowania. Coś pięknego. Nie no, tego testujemy. Koniecznie. Wow. Na początku strzelmy sobie. Strzelamy błyskotkami. Tak, strzelamy błyskotkami. Coś pięknego. Ulti. Poleciały błyskotki. Pięknie. Uwaga, zmieniamy się. Boom! Takiego kozaka. Jak on wygląda? Czy wy to widzicie? Strzelmy jeszcze. Wow! Teraz to w ogóle nasza błyskotka o 100 razy lepiej jeszcze się mieni. Dobra, poczekajcie. Nabijemy jeszcze raz ulti. Spójrzcie na to. Ewolucja! I ulti! Wow. Nie no, 12 na 10, tak jak mówiłem. Wychodzimy poza skalę i to grubo w tym sezonie. Detonator Dynamike, a po angielsku brzmiał Boomer Dynamike. Przetestujmy. Okej. Klasyczny dynamit, klasyczne ulti. No, 4 na 10. Widzowie, wiem, że na to czekaliście. Skiny pirackie nadchodzą w tym sezonie również. Zobaczcie, jaki kozak, Barley Corsarz. Co oni mają z tym alkoholem? Zobaczcie, on niby chciał popić, ale butelkę zgubił. Nie wytrzymam. Przetestujmy go. Dobra, czym on będzie rzucał? Buteleczką, która rozbija się i wypływa z niego kraken. Rzucamy ulti. Okej. I to samo. Co mogę powiedzieć? Śmieszną ma animację, ale generalnie jakimś super skinem nie jest, więc 7 na 10. Do tego dołącza jeszcze Wilk Morski Raps. Przepiękny. Wow. Jak tym ogonkiem macha uroczo. Zara, nie wytrzymam. Testujemy. Generalnie Rafsem nie grywam, ale uwielbiam go za to, że jest psem. To prawda, strzelamy bombami. Rzucamy jeszcze teraz tutaj mapę, którą uderza meteoryt. Fajnie to wygląda, nie ma co gadać. Postawmy jeszcze tutaj nasze, aha, pakunki. Nie zmieniły się, dalej to są worki z psią karmą. Skinek fajny, za pieska 8 na 10. Dagi, okręt wojenny Dag.
Wow, jak on wygląda. Machasz szpadą i jest cały w czym? W bandażach? O co tu chodzi? Nie rozumiem. Fajnego ma też wąsa. Śmieszna postać. Strzelamy. Okej. I co nam tutaj wypływa? Szpada ze złotem. Skrzynia. Czaszka. I to tyle. Teraz ulti. Poleciał miecz. Okej. No co? Śmieszny skinek. Nie wygląda w ogóle i nie przypomina Daga, więc z pewnością nie jedna osoba się na niego natknie. 7 na 10. No to czas na postacie z programu Supercell Make, czyli programu, w którym skiny tworzą fani gry Brawl Stars. I zobaczcie, pan smoczy owoc. Coś pięknego, jak on kozacko wygląda i ten mieczyk. Czadowy. Jeżeli nie jedliście jeszcze smoczego owoca, musicie nadrobić. No zobaczmy, zobaczmy, czym strzelamy. Mieczykiem. Okej. Okay. Dajemy ulti. I smoczymi owockami strzela pingwinek. Piękna sprawa. Powiększmy go. A, jak się powiększa, to oczywiście. Już nie jest smoczym owocem, tak? Urośnij. Chyba jest nadal smoczym owocem. Jest, jest. A już się bałem, że to zepsuli. Na co mogę powiedzieć? 11 na 10. Mega fajny skin. Mi się podoba. Bąbelkowa Amber. Ja myślałem, że ona jeździ na deskorolce. O, ona jeździ na wrotkach. Fajne ma włosy w gradiencie. Tutaj plasterek a la Shelly. Może glebę zaliczyła i twarz zdarła. Może udawała glebogryzarkę, jak się wywróciła. Kto wie? Dobra. Testujemy. I uwaga, jeździmy na wrotkach. Fajne ma te takie ruchy, jakby faktycznie brała zamach, żeby jeździć na wrotkach. Strzelamy bąbelkami. Te bąbelki podpalają, nie, uderzają. I teraz leci ulti. Let's go! Bańka mydlana. I tutaj mamy rozlany płyn do baniek. Strzelamy. O, ja dziękuję, odparowało. A osoby, które są podpalone, one bąbelkują. Zobaczcie na to. Idziemy na dużego bota. Znaczy, jedziemy na rolkach. Rzucamy bańkę mydlaną. Bańkujemy i zobaczcie. On ma na sobie efekt bańkowania, a nie podpalenia. Kozak, 11 na 10. Wy oczywiście, moi kochani, też ocencie w komentarzu, który ze skinów wam się najbardziej podobał w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie wziąć też udziału na kozackiego skina do bóla. Wystarczy, napiszecie w komentarzu hashtag, a w sklepie z przedmiotami macie aktywny kod Farel. Na dzisiaj to było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!